Słuchajcie widzowie, i to jest mega ważny przekaz. Każda łapka w górę pod tym filmem oraz każda subskrypcja z dnia dzisiejszego to jeden Robux, który wydamy sobie w następnym odcinku. Dlatego widzowie, zostawcie lajka, niech każdy z was zostawi lajka ze względu na to, że zróbmy coś potężnego. Wydajmy dużo Robuxów, sprawdźcie, żebym wydał ich mega dużo. A na 5000 lajków pod tym filmem widzowie będę miał dla was genialną, genialną niespodziankę, więc serio, zostawcie lajka. Dziękuję serdecznie, jesteście super. No a dzień dobry widzowie, w dzisiejszym filmie wydamy sobie praktycznie 10 tysięcy Robuxów na tryb, na który no wydałem już około 25 tysięcy, więc tak na dobrą sprawę wydamy łącznie na tym trybie 35 tysięcy Robuxów. Dlatego na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie, no bo odcinki pojawiają się codziennie, bardzo regularnie wrzucam, bardzo fajnie, bardzo się cieszycie jak wrzucam takie odcinki, dlatego like, subik. Tak czy jak widzowie, zrobili update, więc mamy nową mapę, nowe rzeczy i tak dalej. Zaprosiłem widzów na serwer. Jeśli nie znacie tego trybu, ten tryb polega na tym, że mamy kilku swoich takich bohaterów, których sobie oczywiście losujemy. Bardzo długo trzeba klikać, bardzo dużo trzeba klikać często, głównie ze względu na to, że wszystko jest oczywiście losowe, czyli na przykład podchodzimy sobie tutaj i przykładowo sobie otwieramy teraz w tym momencie skrzyneczkę z postaciami i teraz dostaliśmy jakieś totalnie słabe, aczkolwiek widzowie, ja od ostatniego czasu właśnie nie dość, że sobie przywaliłem troszeczkę pieniążków, o czym zaraz pogadamy, no to jeszcze jak widzicie te postacie mam dosyć stosunkowo silne. Ponadto widzowie, tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, witam szopie, zobaczyłem pewną postać, która ma 95 level, gdzie moje aktualnie mają około właśnie levela 80. No i postanowiłem sobie to kupić, bo wydaje mi się, że to może być... Co? To też ma... Dobra widzowie, słuchajcie, kupujemy po prostu z bomby to wszystko, więc wydajmy 1500 Robuxów na samym starcie tego odcinka, tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu kupić sobie jakąś nową, silną postać, więc zobaczmy w takim razie, ile ona będzie biła względem tych postaci. Te mają, słuchajcie, po 400 tysięcy damage'a, można tak powiedzieć, 420 i tak dalej. Możemy, dajmy na przykład tej unequip. No i ta ma 2,8 milionów. Dobra, przetestujmy sobie tą postać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zobaczmy w takim razie, jak schodzi... Oho. Znaczy, nie wiem, czy widzicie, ale jest naprawdę gigantyczna różnica. Ogólnie teraz, w tym momencie znajdujemy się na przedostatniej mapie przed update'em. Ogólnie widzowie, jakiś czas temu wrzuciłem odcinek, gdzie generalnie powiedziałem, że będziemy robić potężny opening. Jak widzicie, tutaj właśnie w tym sklepie mamy opcję kupienia za Robuxy pieniążków. I tutaj jest best deal. Za 1300 Robuxów mamy po prostu 900 milionów. Jak widzicie, ja dospierałem prawie 3 miliony, więc praktycznie tutaj musieli byśmy wydać 4000 Robuxów, żeby mieć coś takiego, widzowie. Dlatego w tym momencie otworzymy sobie skrzyneczki za jakieś, no, 4000 Robuxów praktycznie. Tylko przedostajemy się na początek na przedostatnią mapę, ze względu na to, że jak widzicie tutaj, na tej mapie ostatnio sobie skończyliśmy. No i tutaj za 2 biliony, kurde, no kusi mnie, żeby... Kusi mnie, widzowie, żeby doładować Robux. Dobra, zrobimy coś takiego, widzowie. Przejdźmy na ostatnią mapę w takim razie. Przejdźmy na ostatnią mapę w takim razie. Zrobimy troszeczkę na odwrót. Tutaj mamy jakieś aniołki w ogóle. Dzień dobry, aniołku. Tutaj bierzemy od niego questa jakiegoś. Co? To jest... Z Sword Art Online? Czy to jest SAO? Czy to jest... Widzowie, czy to jest SAO? Wydaje mi się, że to jest SAO. To jest chyba SAO, mi się wydaje. Nie, no to musi być SAO. Słuchajcie, za 30 baniek mamy nowe postacie, więc widzowie, na razie wylosujmy sobie. Wylosujmy sobie jakiekolwiek postacie. Zobaczmy w takim razie. Let's go opening. Tak, słuchajcie, to jest Sword Art Online, jak widzicie. Tutaj mamy Asunę, tam był Kirito, więc... oho, epika już dostałem, okej. Okej. Powiem wam, widzowie, tak. Ja już jestem mega usatysfakcjonowany z tego względu, że te postacie naprawdę kręcą potężnego dipsa. One są naprawdę... 93! One, widzowie, mają 93 level, więc w tym momencie tak na dobrą sprawę wystarczy, że ja mogę zmienić jakąś postać tutaj z tych, na przykład, nie wiem, mogę zmienić tą, która będzie biła najmniej, na przykład, czyli na przykład możemy dać Levi'a, albo nie wiem, temu damy po prostu unequipa. I teraz możemy wziąć sobie snajpera, który bije 800 koła i przy okazji możemy sobie wrzucić na przykład na Levi'a Fuse'a. I teraz sobie dajemy Select Unlocked i w tym momencie, widzowie, po prostu fuzujemy sobie do 84 levela naszego Levi'a, więc zróbmy mu cyk.
I on w tym momencie ile bije? Zobaczmy ile bije. 700 koła. Więc widzowie, w tym momencie mamy postacie znacznie silniejsze. Moglibyśmy bić sobie tutaj to wszystko. Moglibyśmy pozwiedzać również tą krainę. No i w sumie zróbmy to. Zróbmy to w takim razie. Zróbmy, zobaczmy w takim razie, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy Lizardmeny. Tutaj ja chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał boss. Tutaj mamy chłopa bez głowy w ogóle. Więc no nie wiem. Tutaj mamy coś jest za mostem? Coś tutaj jest, widzowie. Mi się wydaje, że coś... Nie, dobra, tutaj po prostu się topimy, okej, okay, nieważne, nieważne. Tutaj mi się wydaje, że endboss będzie miał naprawdę tyle HP, że aż zniechęcę się, żeby go bić jakkolwiek. Tutaj mamy znowu powtórkę z tamtego wcześniejszego. I tutaj mamy endbossa, czyli po prostu historycznie właśnie też z właśnie z Sword Art Online, tą właśnie postać Game Mastera mamy po prostu do ubicia, który ma tyle HP, no, że widzowie, powiem wam szczerze, że no trochę ciężko, trochę ciężko, trochę unlucky, żeby go bić, ale widzowie, musimy się również przekonać, czy mamy jakiś kod do wpisania, ze względu na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tutaj, w tym trybie, będziemy po prostu mieli coś do wpisania. No a generalnie nowego kodu żadnego nie ma. O, co ten chłop ma w ogóle? Nie no, moi widzowie, to są jakieś turbo kozaki w tym trybie, na to wychodzi. Ja nie wiem, oni biorą i klepą tutaj tego typa. Ale dobra, słuchajcie widzowie, pójdźmy do Ghoul City i zobaczmy sobie w takim razie, jak tutaj wszystko wygląda. My możemy sobie endbossika po prostu na chillku bić, bo ja odkryłem, że on znajduje się tutaj. Zaraz zobaczymy, widzowie, jak szybkim tempie możemy go nawalać. Bo jeśli chodzi o tego chłopka, no to... Tu on stosunkowo będzie szybko, mi się wydaje, że wywalał. W sensie, możemy go lać na chillu, co nie? Jakby widzicie, że tutaj on się wywala bardzo szybko. Szczególnie, widzowie, jak wejdziemy w ogóle sobie w ten item shop czekajcie, czy ja mogę tutaj w ogóle coś kupić jeszcze dodatkowo? 2x jen? Czy ja nie kupiłem 2x jenów? Naprawdę? Naprawdę? Nie no, mam przecież to kupione. To czemu ja mogę to kupić za dodatkowe robuxy? No nieważne, ale mamy Dragon Girl. Co? Okej, widzowie, kupujemy Dragon Girl w takim razie. Z nią to mi się wydaje, że już będzie totalna chillerka. Zresztą sami widzicie, że no tutaj samo wszystko się rozwala tak na dobrą sprawę. Zdajmy sobie unequip. I teraz, widzowie, myślę, że powinno lecieć wszystko totalnie na chillerce. Patrzcie, mamy tutaj One-Eyed, czyli po prostu takiego bossa z przedostatniej mapy. I uwaga, zobaczmy w takim razie, jak szybko go rozwalimy. Uwaga. 3, 2, 1... 3, 4, 5. I zobaczmy, widzowie, w takim razie. Zobaczmy. Ze względu na to, że patrzcie, ten typ jest dosyć mocno się wykręca. Teraz mamy... My już bijemy milionami dosłownie. Jak się doładują te postacie, to już w ogóle będą klepać, ale... Ja wolę. Ej, nie... Czekajcie, ona teraz będzie jakiś... Wow! Okej. Okay. Ten snajper po prostu wyskakuje tutaj, więc ona bije z tej snajperki po prostu na blisko. Później odskakuje i zaczyna nawalać. Po prostu jako snajper gdzieś tam z tyłu. Ale jak widzicie, endboss, w ogóle endboss z tej mapki najzwyczajniej w świecie, no, rozpływa się dosyć szybko. Minęło jakieś 30 sekund i on ma zbite praktycznie 30, no prawie połowę nawet, więc tak na dobrą sprawę, widzowie, jesteśmy w stanie dosłownie nawet co minutę chyba, co minutę klepać typa. No to jest niesamowite, naprawdę, widzowie, to jest niesamowite, że te update'y tak wychodzą i naprawdę można taki szybki przeskok sobie zrobić. Zobaczmy jeszcze, jakie są inne postacie, bo tutaj, jak widzicie, mamy... Aha, czy naprawdę... Czy naprawdę wystarczy sobie kupić postacie w item shopie, żeby, nie wiem, one... Nie no, widzowie, chyba wydamy po prostu więcej, niż mi się wydawało po prostu w dzisiejszym filmie, bo jednak skoro jest opcja, to będziemy wydawać, nie? W sensie, w tym momencie już na ten tryb łącznie wydaliśmy, no mówię, prawie 30 tysięcy robuxów, no nawet, no nie no, już praktycznie tak, praktycznie 30 tysięcy robuxów, widzowie, zostało wydane. Jeszcze wam obiecuję, że zrobię taki odcinek właśnie z otwierania sobie skrzynek na tej nowej mapie, więc będę prawdopodobnie musiał zbierać mega długo pieniądze, żeby sobie to otwierać na chillu, no bo jeśli tam tyle trzeba, a jeśli ja to tak długo nadal klepię, no to trochę przypał jest, że tak powiem. No ale dobra, jakby sytuacja wygląda tak, ja bym chciał bardzo kupić tą postać, Roblox mi nie pozwala jej kupić, dlaczego nie mogę kupić tej postaci? Zaraz przeteleportujemy się na mapę kolejną i zobaczymy w ogóle, ile dostaniemy za... No sami widzieliście, że wpadło 150 koła, czyli na jakieś... Dosłownie parę postaci, dosłownie na parę postaci nam wleciało, widzowie. W sensie legitnie wleciało nam praktycznie nic nam nie wleciało tutaj. No zobaczcie sobie sami, pojedziemy sobie tutaj, teraz stepniemy się na Virtual Castle
I zobaczcie sobie, widzowie. Jakby w tym momencie za 30 możemy sobie kupić jedną postać, więc klikamy sobie auto i mamy dosłownie 3 role. Dosłownie 3 role, widzowie. Nawet nie. Więc ja jestem w takim momencie, widzowie, teraz tej gry, że ja mogę farmić na przedostatniej mapie po prostu, kupić, muszę po prostu te postaci. Czemu ja nie mogę kupić? Czy ja nie mam Robuxów, widzowie? Zobaczmy sobie, czy nie mam Robuxów rzeczywiście. Dobra, widzowie, w tym momencie możemy sobie kupić nową postać za 250 Robuxów znowu, więc znowu wydajemy pieniądze. I teraz tak, jakby w tym momencie możemy również sobie na przykład, no, tą postać dać na unequip i teraz sobie wziąć tą, którą po prostu przed chwilą sobie kupiliśmy. Tylko gdzie ona jest? O, tu jest Gob Hunter. Więc dajemy equip i w tym momencie mamy dosyć solidne te postacie, przynajmniej tak mi się wydaje. Co prawda Levi odstaje naszym levelem, no ale widzowie, jest jak jest. Przejdźmy w takim razie sobie może na mapę Chimera Island i w takim razie zobaczmy, jak szybko jesteśmy w stanie uporać się z na przykład endbossem. Tutaj dajemy sobie confirm, no nie ma problemu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zobaczmy, widzowie, znaczy to nie jest endboss, to jest po prostu zwyczajny mobek na tej mapie i on dosyć szybko się rozpływa, jak tutaj zresztą widzicie, no bo mamy tak de facto postaci z dalszej mapy, więc jakby tutaj za niego pewnie dostaniemy troszeczkę, zobaczymy jeszcze, jak oni będą po prostu tutaj klepać, ale mega spoko te efekty wyglądają. Zostańmy sobie jeszcze tak, bo ten rycerz jeszcze on, kurde, co tu się dzieje w ogóle, ty, jak on nawala, w ogóle, nie no, mega, mega spoko się to obserwuje, widzowie. Zobaczmy, co konkretnie ten rycerz będzie walił, bo widzę, że on tutaj z tego mieczora takie, o, okej, okay. O, czyli on to robi wszystko, okej, okay. Okej, okay. Zobaczmy, czy możemy sobie jeszcze kupić coś dodatkowo tutaj. Kurde, kusi mnie, żeby jeszcze za... Dobra, widzowie, zrobię to dla was, widzowie, i kupię po prostu jeszcze jednego tego chłopa, żeby maksymalnie szybko po prostu ten tryb sobie zmasterować. Mógłbym jeszcze... Dobra, widzowie, zrobię to dla was, wszystko dla... Oj, co tu się stanęło? Nie mam Robuxów już? Naprawdę? Jak to możliwe, że nie mam Robuxów? Jak to możliwe, że ja Robuxów nie mam? No to mi się coś zepsuło tutaj, widzowie, teraz w tym momencie. No i dziękuję. To może tego kupimy w takim razie za 250 Robuxów. No na to mamy pieniądze, więc dobra. Wydajmy w takim razie. No i teraz możemy generalnie sobie wszystko tutaj ładnie pozmieniać. Zrobimy zaraz test. Tej dajemy unequip. Tutaj dajemy equip. Tutaj dajemy equip. I widzowie, mamy taki skład. No totalnie kozacki mi się wydaje, przynajmniej, że no teraz będzie totalnie szło nam na czy... A! Przepraszam, no jeszcze Levi'a tutaj musimy usunąć, więc equip. I ja wiem, widzowie, że te moje postacie robiłyby więcej, te tutaj, które ja mam, ale musimy je zlevelować, więc zanim ja to zrobię, to trochę minie. Pewnie w następnym openingu, jak będziemy robić, to rzeczywiście to coś się tutaj zmieni. Ale zobaczmy, jak w tym momencie wygląda tutaj nasz DP... Jak to klepie teraz. Okej, jeszcze niech im się odpalą skille w ogóle. Zobaczmy, jak wykręci ten DPS. Jak to... Jak to wywala poza skalę w ogóle? Jak to idzie szybko? Nie no, widzowie, wystarczyło wydać kolejne bobuksy. Wystarczyło wydać kolejne bobuksy, żeby po prostu w tym miejscu się znaleźć i tak po prostu nawalać. Ja między update'ami nie grałem, bo ja byłem na wakacjach, więc jakby ja mogłem rzeczywiście trochę więcej czasu poświęcić. Ale po co, widzowie, mam poświęcać czas, jak mogę poświęcić moje bobuksy, co nie? Ale patrzcie w ogóle, jaka to jest różnica, co nie? Na tej mapie Hunter Stara, czyli losowanie postaci, macie za 7,5 miliona, a tam na kolejnej mapie macie już za 30, czyli tutaj mógłbym kupić 4 postacie praktycznie, a tam dopiero jedną, więc dobra. Przekonajmy się w takim razie, czy jestem w stanie w ogóle pokonać tutaj endbossa. Jakoś w miarę szybko, bo wiecie, wcześniej jego HP wydawało mi się totalnie ciężkie i że, no, nie jestem w stanie tego zrobić. A tutaj mamy taki mocny skład, takie mocne postacie, w sensie, okej, jakbym miał tych więcej, to by było... Co się stało? Czemu? Ale spieprzyłem, widzowie. Ale spieprzyłem, widzowie! Przez to, że ja kupiłem na tamtej mapie tą postać, to nabije znacznie mniejszy DPS i ma mniejszy... Nie. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy... Dobrze, zabijmy to, widzowie. Obiecuję, że jeszcze w tym odcinku wydamy trochę Robuxów, bo wygląda na to, że chyba będziemy zmuszeni. Głównie przez to, że w momencie, kiedy kupiliśmy tą postać na tamtych mapach,
to one po prostu były gorsze. A teraz kupiłem na tej mapie, w sensie jakby po odblokowaniu tamtej mapy, i są lepsze. I jak widzicie, bijemy sobie tego endbossa, na którego ja nie mogłem patrzeć, bo miał za dużo HP. Bijemy go sobie na, w sumie nawet dosyć mocnym chillku, nie? Jakby wydaje mi się, że co 3 minutki jakoś jesteśmy po prostu w stanie go gdzieś tam, wiecie, pokonać, więc a mi to pasuje. Mi to pasuje, ale nie zmienia faktu, że trochę jest mi przykro, bo wydałem buksów ile na niego? 1500! Tak spieprzyłem sprawę, widzowie. Bo ja naprawdę, żeby nadgonić tego DPS-a, bo tutaj widzicie, no nie, no jest potężna różnica. Jakby ten ma 8,5 miliona, a ten ma 2,8. On bije 3 razy mniej. Jak ja bym miał takich dwóch potężnych chłopów, to to by była essa totalna. No ale no jest jak jest, widzowie, i tutaj no niestety, ale no możecie mi napisać, jeśli oglądaliście do tego momentu, że głupek jestem, bo no taka głupia sytuacja, widzowie, więc możliwe, że ja bym sobie mógł w ogóle teraz na przykład wypłacić z grupki więcej, póki tutaj ten boss się bije, to ja bym sobie wypłacił trochę robuxów. No, żeby najzwyczajniej w świecie jeszcze wydać w tym odcinku, żebyście widzieli, jak wygląda potężny opening na najpotężniejszej mapie. Daj bobuksy. No, to ty mi coś daj, bandyto. Ale on w ogóle tego... On ma takie... Jakie on ma w ogóle itemy do jeżdżenia? Ja mam tylko taką chmurkę maksymalnie. Więc giga F, widzowie, trochę dla mnie. Ale musimy wypłacić sobie robuxy w takim razie. No i dobra, widzowie, dzięki temu... Co? Czemu ten chłop zamienił się w tytana w ogóle? No, nieważne, widzowie, ale dzięki temu, że na grupie Rury już jego kupujecie koszulki, spodnie, wszystko, no to dzięki temu mogłem wypłacić 5000 bobuksów, które zaraz sobie zresztą wydamy, bo tak jak mówiłem na początku, widzowie, łącznie na tym trybie przeznaczyliśmy już, no, trochę dużo tych robuxów, ale zanim do tego dojdziemy, patrzcie, widzowie, tutaj chłop już generalnie się wychuśta. Zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy z niego, bo to jest mega ważne, widzowie. To jest naprawdę mega ważne, ile pieniędzy z niego dostaniemy. Bo jeśli mało, to się prawdopodobnie rozpłaczę i mi będzie smutno. No ale jeśli dużo, to będę zadowolony. I Filipek będzie uśmiechnięty od łóżka do łóżka. Tylko, kurde, proszę mi tutaj... Proszę mi tutaj rozdupić potężnie. Proszę mi tutaj rozwalić. No tak czy siak, widzowie, dochodzimy już do momentu, gdzie zabijamy The Kinga. Więc proszę The Kingu, proszę odejść z tego świata, bo ja bardzo bym chciał generalnie tutaj dostać pieniądze. Zobaczmy, ile pieniędzy dostajemy, widzowie, mamy 260 baniek, w sensie milionów. I zobaczmy w takim razie, 5, 4, 3, 2, 1... Wow, ej, dosyć dużo tego poleciało. W sensie, myślałem tak szczerze, że poleci tego znacznie mniej. No ale okazuje się, że widzowie, jednak jest dosyć porządeczko, więc okej. Teraz jesteśmy w stanie zrobić pewną rzecz, którą chciałem zrobić już od początku tego filmu. Mianowicie, widzowie, wchodzimy teraz tutaj. I cyk, mamy nową mapę. Jesteśmy na nowej mapie, tutaj mamy coming soon. No i teraz tak, poczekajmy w takim razie, niech zrespi się tutaj boss. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I oni niech sobie go biją, on ma trochę dużo tego HP, więc prawdopodobnie trochę tutaj postoją, a my, widzowie, wydajemy bobuksy, tak jak obiecałem na początku tego filmu, więc wydajmy sobie w takim razie, wydaliśmy pieniądzorki, żeby dostać pieniądzorki, no i w tym momencie możemy tak na dobrą sprawę sobie otworzyć trochę skrzyneczek. Wchodzi na to, że otworzymy ich ponad 100, więc mi to pasuje, widzowie, mi to pasuje, mamy tylko 1% szansy w ogóle na to, żeby nam wylosowało tą lepszą postać. Czy mamy do kupienia coś jeszcze tutaj? Chyba już nic nie mamy, widzowie, więc tutaj już wszystkie game passy zostały zakupione. Wszystko dosłownie zostało zakupione. Nie, czy ja naprawdę spieprzyłem to na paru postaciach? Nie, dobra, spieprzyłem tylko na tej jednej. Okej, widzowie, w takim razie otwieramy w tym momencie skrzynki za naprawdę dużo pieniędzy, więc let's go. Wow, dostałem epika kolejnego. Dobra, tutaj niezbyt nam fajnie poleciało. Okej, tutaj komunki dostaliśmy. Epik kolejny, to mi pasuje. No tutaj niezbyt nam... Okej, rare. Rary się nam nie przydadzą. Jakbym dostał legendarkę, to może bym ją zamienił na coś innego i przy okazji wylevelował. Ale no nie wiem. Wydaje mi się, że najlepszą opcją by było z tego, co teraz wydropimy tutaj, ulepszyć sobie jakąś postać, typu, nie wiem, jakiegoś Levi'a na przykład, i jemu dać właśnie jakiś level, typu właśnie 90 któryś, żeby był lepszy od jednego z rycerzy chociażby, bo no najlepiej jednak levelować te shiny, które my mamy, bo wiecie, one nie dość, że są legendarne, to jeszcze są shiny, więc więc no. Znaczy nie są shiny, mythical są, one są mythicalami. Mythicalami są, czyli po prostu najlepszy rare, jaki w ogóle istnieje. Jest 0,005%. Okej, shiny dostaliśmy. No ale shiny common, więc no tutaj niezbyt nam
Niezbyt nam to pasuje, widzowie. Tutaj rerki dostajemy. Tutaj komonki. Kurde, no ja bym chciał coś potężnego. Jedną legendę, proszę. Jedną. Ja naprawdę nie wymagam wiele. Naprawdę. Co? Okej, rare shiny. To już mi się bardziej podoba. Rare shiny. Ej, to może być mocne, widzowie. To może być mocne. Cyk. Rare shiny. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem turbo ciekawy, ale hajs się nam już kończy, widzowie. I to akurat mi się nie podoba. Okej. Okay. O! Dostaliśmy pieniądze za tego. Zabili go w trakcie otwierania tych skrzynek. Ej, to giga spoko. Nie biją aż tak mało, jak mi się wydawało, widzowie. Nie biją aż tak do dupci. Uwaga, cyk. No i ostatni roll. No i niestety nie wypadło nam nic konkretnego. Mamy tutaj Kirito, który nazywa się Karate. Okej, okay. Jakby, no ja nie komentuję po prostu, ja nie muszę komentować. Tutaj szukamy shiny, gdzie on może być? O, tu jest shiny Kirito. On bije milion z kawałkiem, więc wydaje mi się, że nic nam tutaj tego nie zastąpi. Więc tak na dobrą sprawę, widzowie, w tym momencie jedyne co możemy zrobić... Aha, tutaj jeszcze snajper na... Co? Shiny snajper nam wypadł? On bije trochę. Ej, ten shiny snajper trochę bije. Okej. Mi się to podoba jak najbardziej. Dziękuję serdecznie za niego. Tylko teraz tak. Wydaje mi się, że musielibyśmy, widzowie, zrobić pewną rzecz. Mianowicie musimy założyć naszego Levi'a. Dajemy mu equip w takim razie. Co nam odpadło? Co nam odpadło tutaj z góry? Mamy to, mamy to. Ten bije dużo. To. No, myślę, że mamy generalnie wszystko, co bije jakoś w miarę git. I teraz tak, dajemy sobie fuse. Nie, czekajcie. Co ja w ogóle klikam? A, dobrze zrobiłem przecież. Klikamy sobie fuse. Dajemy sobie select unlocked. Fuse selected. 94 level. Dobra, let's go. Ile on bije? 2.2. Okej, widzowie. W tym momencie nasz Levi ma 94 level. Wydaje mi się, że... No nie, no to jest... To już jest trochę meta, mi się wydaje. To już jest... Ja naprawdę biję szybko te moby na tej nowej mapie. Jeszcze skille teraz. Nie, no ej, widzowie, legitnie jest dosyć spoko, więc wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę w spoko momencie w tym momencie, ze względu na to, że możemy sobie na awku po prostu bić tego naszego endbossa, więc jakby tutaj te moby dosyć szybko schodzą. Ja bym mógł na dobrą sprawę po prostu wziąć i zacząć sobie robić wizję tutaj, bo no po prostu te moby schodzą, więc no jakby ja jestem w stanie tutaj coś zrobić, ale głównie przez to, że no nie oszukujmy się, wydałem dużo bobuksów, jakby bez tego byłoby bardzo ciężko, ale podejdźmy sobie do tego endbossa tutaj najnowszego, widzowie, najnowszy endboss, przekonajmy się w takim razie, czy jesteśmy w stanie mu w ogóle cokolwiek zrobić. Dzień dobry. Czy jemu schodzi to HP, jakkolwiek widocznie? No coś tam schodzi, widzowie, coś tam schodzi, no mogłoby być lepiej, ale coś tam schodzi, widzowie. Dlatego słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajka, zostawcie suba, przede wszystkim pamiętajcie, że każdy jeden like to jeden wydany Robux w następnym odcinku, a prawdopodobnie wydamy sobie na skrzyneczki wreszcie. W sumie bardziej się opłaca teraz mi otwierać te skrzynki, więc zostawcie lajka, widzowie, zostawcie subika. Ponad 30 Robuxów już wydane na ten tryb. Trzymajcie się i nara!